Zgromadzenie plemienia. Dawno temu, w odległym od nas świecie, żyło wielkie plemię ludzi. Nie jesteśmy pewni, czy działo się to daleko w przestrzeni, czy może w czasie, a może nawet poza czasem. Żyli oni w stanie oczarowania i radości. W stanie, w który niewielu z nas ośmieliłoby się nawet wierzyć, że może istnieć. No może za wyjątkiem tych kilku szczytowych doświadczeń, w których możemy dostrzec prawdziwy potencjał naszego życia i umysłu. Pewnego dnia szaman plemienia zwołał zebranie. Wszyscy zgromadzili się wokół niego, a on przemówił bardzo wzniośle. Moi przyjaciele, powiedział, istnieje świat, który potrzebuje naszej pomocy. Nazywa się Ziemia i jej los wisi na włosku. Jej ludzie osiągnęli krytyczny punkt swoich zbiorowych narodzin. Ten sam punkt, w którym znajdowała się nasza planeta milion lat temu. I jeśli im nie pomożemy, będą rodzić się martwi. Kto z was chciałby zgłosić się na misję do tego czasu i miejsca i świadczyć służbę ludzkości? Opowiedz nam więcej o tej misji, poprosili. To nie jest mała sprawa. Nasz szaman wprowadzi was w głęboki trans. Tak głęboki, że zapomnisz, kim jesteś. Będziesz żyć ludzkim życiem i już na początku całkowicie zapomnisz o swoim pochodzeniu. Zapomnisz o naszym języku, a nawet swoje prawdziwe imię. Będziesz odseparowany od cudu i piękna naszego świata oraz od miłości, która obmywa nas wszystkich. Będziesz tęsknić za tym głęboko, ale nie będziesz w stanie nazwać tego, czego ci brakuje. Miłość i piękno, które znamy jako coś normalnego, będzie istniało tylko jako pragnienie w twoim sercu. Twoja pamięć przybierze formę intuicyjnej wiedzy, a gdy już zanurzysz się w boleśnie zranionej ziemi, ten piękniejszy świat stanie się tylko możliwością. W miarę jak będziesz dorastać w tym świecie, twoja wiedza będzie nieustannie atakowana. Wieloma sposobami będzie ci mówiono, że świat zniszczenia, przemocy, uciążliwej pracy, lęku i degradacji jest normalny. Możesz przejść przez czas, kiedy będziesz całkowicie sam. Bez sojuszników, którzy potwierdziliby twoją wiedzę o piękniejszym świecie. Możesz popaść w rozpacz, jakiej my w naszym świecie światła nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Ale bez względu na wszystko, iskra wiedzy nigdy cię nie opuści. Pamięć twojego prawdziwego pochodzenia będzie zakodowana w twoim DNA. Iskra ta pozostanie w tobie, będzie nie do zgaszenia, aż pewnego dnia zostanie obudzona. Widzicie, chociaż przez pewien czas będziecie czuć się zupełnie sami, nie będziecie samotni. Wyślę wam pomoc. Pomoc, którą doświadczycie jako cudowne doświadczenia, które opiszecie jako transcendentalne. Będą one podsycać tę iskrę w płomień. Przez kilka chwil, godzin lub dni ponownie przebudzicie się w pięknie i radości. Tak jak to powinno być. Zobaczycie to wszystko na Ziemi, ponieważ pomimo głęboko zranionej planety i jej ludzi, tam wciąż jest piękno. Projektowane z przeszłości i przyszłości na teraźniejszość, jako obietnica tego, co jest możliwe i przypomnienie tego, co jest rzeczywiste. Po tym wglądzie, gdy ponownie pochłoniecie rutyna normalnego życia, płomień może ponownie slić się w żar. Jednak po każdym kolejnym przebudzeniu, powrót do niej będzie się wydawał coraz mniej normalny. Żar będzie świecił jaśniej i kiedy wystarczająca ilość iskier tego dokona, razem rozpalą płomienie podtrzymujące każdego z osobna. Ponieważ nigdy nie będziecie tam sami, otrzymacie również pomoc od siebie nawzajem. Gdy zaczniecie odkrywać swoje misje, spotkacie innych członków naszego plemienia. Rozpoznacie ich po wspólnych celach, wartościach i intuicji, a także po podobieństwie ścieżek, które przebyliście. Gdy kondycja planety Ziemia osiągnie krytyczne granice, wasze ścieżki będą się krzyżować coraz częściej. Czas samotności, czas myślenia, że możecie być szaleni, dobiegnie końca. Znajdziecie ludzi ze swojego plemienia na całej Ziemi. Dowiecie się o nich dzięki technologiom komunikacji na odległość używanym na tej planecie. Ale prawdziwa zmiana, prawdziwe przyspieszenie nastąpi podczas spotkań twarzą w twarz w specjalnych miejscach na Ziemi. Kiedy wielu z was się zjednoczy, uruchomicie nowy etap waszej podróży. Podróży, która zapewniam was, zakończy się tam, gdzie się zaczęła. Wtedy misja, która tkwiła nieświadomie w was, rozkwitnie w świadomości. Wasze intuicyjne buntowanie się przeciwko światu, które jest prezentowane wam jako normalny, stanie się jawnym dążeniem do stworzenia jego piękniejszej wersji. Opowiedz mi więcej o czasie samotności,
żebym mogła się lepiej przygotować, poprosiła kobieta. W czasie samotności zawsze będziesz starała się upewnić, że nie jesteś szalona. Zrobisz to, opowiadając ludziom o tym, co jest nie tak ze światem i poczujesz się przez nich zdradzona, gdy nie będą cię słuchać. Będziesz głodna historii o złu, okrucieństwie i destrukcji ekologicznej, które potwierdzą prawidłowość twojej intuicji, że piękniejszy świat jest możliwy. Ale po tym, jak w pełni otrzymasz pomoc, którą wam wyślemy, a wasze spotkania będą coraz częstsze, nie będziesz już musiała tego robić, ponieważ będziesz wiedziała. Odtąd twoja energia odwróci się ku aktywnemu tworzeniu piękniejszego świata. Jedna z kobiet plemienia zapytała szamana: skąd wiesz, że to zadziała? Czy jesteś pewien, że moce naszego szamana są wystarczające, aby wysłać nas w taką podróż? Szaman odpowiedział: wiem, że to zadziała, bo robił już to wiele razy. Wiele osób zostało już wysłanych na Ziemię, aby żyć ludzkim życiem i położyć podwaliny pod misję, którą teraz podejmiecie. Jedyna różnica polega na tym, że teraz wielu z was wyruszy tam jednocześnie. Nowością w czasach, w których będziecie żyć, będzie to, że zbierzecie się w masę krytyczną i obudzicie się wzajemnie do swoich misji. Ciepło, które wytworzycie, rozpali iskrę, która tkwi w każdym człowieku, bo tak naprawdę każdy z nich pochodzi z plemienia takiego jak nasze. Właśnie teraz cała galaktyka i miejsca jej odległe zbierają się na Ziemi, ponieważ jeszcze nigdy wcześniej żadnej planecie, która podróżowała w oddzieleniu tak daleko, nie udało się ponownie powrócić. Ci z was, którzy wyruszą, staną się częścią nowego kroku w kosmicznej ewolucji. Współplemieniec zapytał: czy istnieje niebezpieczeństwo, że zgubimy się w tym świecie i nigdy nie obudzimy się z szamańskiego transu? Czy istnieje możliwość, że rozpacz, cynizm, ból separacji będą tak wielkie, że wygaszą iskry nadziei, iskrę naszych prawdziwych ja i pochodzenia? I że na zawsze będziemy odseparowani od naszych ukochanych? Szaman odpowiedział: to niemożliwe. Im głębiej się zagubicie, tym potężniejszą pomoc wam weślemy. Możecie tego doświadczyć jako załamanie waszego osobistego świata czy utratę wszystkiego, co dla was ważne. Jednak później rozpoznacie w tym dar. Nigdy was nie opuścimy. Inny mężczyzna zapytał: czy istnieje możliwość, że nasza misja zawiedzie i ta planeta, Ziemia, zginie? Szaman rzekł: odpowiem na twoje pytanie paradoksem. Niemożliwe jest, aby wasza misja zawiodła. Jednak jej sukces zależy od waszych własnych działań. Los świata jest w waszych rękach. Klucz do tego paradoksu leży w was, w poczuciu, które niesiecie, że każde z waszych działań, nawet osobiste zmagania wewnętrzne, mają kosmiczne znaczenie. Po prostu będziecie wiedzieć, tak jak wiecie to teraz, że wszystko, co robicie, ma znaczenie. Nie było już więcej pytań. Ochotnicy zebrali się w kręgu, a szaman podszedł do każdego z nich. Ostatnią rzeczą, jakiej byli świadomi, było to, jak szaman dmucha pyłem w ich twarze. Weszli w głęboki trans i śnili o sobie w świecie, w którym teraz się znajdujemy. Here we are. Yeah. Here we are. Here we are.